W naszym życiu są zakamarki, do jakich nie lubimy zaglądać. Często nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia, tak głęboko je chowamy. Istnieją tematy dla nas bolesne, trudne, tematy tabu. Boimy się o nich rozmawiać, wywołują w nas strach, przerażenie, wstyd czy wyrzuty sumienia. Łatwiej jest nam zamieść je pod dywan. Miłość, śmierć. Partnerzy, zdrady, porzucenia, niechciane dzieci, te utracone, tajemnice, sekrety. Istnieją w nas przestrzenie tabu i właśnie tam pragnę wpuścić nieco światła, by zaczęły wychodzić z ukrycia naszej podświadomości. Odrzucić ciężar, ból, cierpienie, przetransformować w zrozumienie, ulgę i miłość. Zapraszam Was do Ogrodów Tabu. Agnieszka Tomczuk i jedność jest siłą. Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAMS z 26-letnim doświadczeniem, założycielka i właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Eufonia, a także współzałożycielka Polsko-Niemieckiej Fundacji Wingisa Jägera. Podstawą jej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy, służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie bardzo jesteśmy. Bardzo Ci dziękuję, że jednak mimo całej tej sytuacji, która dzisiaj panuje, że jednak jesteś nastawiona tak z otwartością, żeby zrobić tą rozmowę, żeby nagrać ten wywiad. Super, cieszę się. Też się cieszę i myślę, że to ważny temat, zwłaszcza na ten czas, bo jest rzeczywiście zamieszanie pod tym, na ten temat i w różnych opcjach różnie to wygląda. Tak. Także też dziękuję za entuzjazm i dobrą w tym temacie. Właśnie skąd u mnie się pojawił pomysł w ogóle generalnie, żeby taki temat, rozwój duchowy, ponieważ im więcej jestem gdzieś tam na tej ścieżce swojego osobistego rozwoju, tym bardziej widzę, jak różnie to postrzegałam. I tak nawet dzisiaj tak sobie uświadomiłam, że też to można rozgraniczyć według poziomów świadomości, że może na początku, kiedy rozpoczynałam swój rozwój duchowy, no to byłam na poziomie rozmytym. Oczywiście nadal często funkcjonuję w tym poziomie, tutaj też nie chcę jakby się wybielać i robić z siebie teraz taką bardzo już rozwiniętą, ale wówczas zdecydowanie w większym stopniu wydawało mi się to takie właśnie magiczne, takie po prostu, że ten rozwój to jest takie bycie w jakiejś energii, przebywanie z jakimiś ludźmi, nauczycielami i że to oni są tymi cudnymi stwórcami tego, że ja się rozwijam, że oni to powodują, że generalnie ich energia, to bycie z nimi powoduje, że ja się rozwijam. Później gdzieś zaczęłam widzieć w tym swój wkład, czyli zaczęłam gdzieś to zapatrywać się z poziomu egocentrycznego, czyli zaczęłam czuć, że to też jest moja sprawczość, że ja się rozwijam, czuję też wpływ na to, zaczynam widzieć rezultaty w swoim życiu, że inaczej spoglądam na różne sytuacje, na ludzi, którzy mnie otaczają. Natomiast nie ukrywam, że właśnie udział w kursie rocznym Zaufaj Siebie zdecydowanie jakby przeniósł mnie na inny poziom w ogóle zapatrywania się na właśnie rozwój duchowy, dlatego że zaczęłam widzieć w tym bardzo dużo konkretów, jasności, klarowności, że to nie jest nic magicznego, tylko to jest bardzo namacalna droga rozwoju i takiej ewolucji naszych poziomów świadomości właśnie, że zaczynamy zupełnie inaczej postrzegać życie ludzi i funkcjonowanie w tym świecie. Więc dlatego też właśnie poczułam tak mocno ten temat. A nie wiem właśnie, Jolu, jak ty określiłabyś rozwój duchowy? Czym on jest? I skąd ta nazwa? I dlaczego on dzisiaj jest taki modny i taki na czasie? I tak wszyscy chcą się rozwijać duchowo. To, co powiedziałaś przed chwilą, to myślę, że jest kwintesencja tego, co ja myślę o rozwoju duchowym, czyli o tak naprawdę o takiej zdolności do uczenia się, żmudnego, ewolucyjnego uczenia się, dostrajania do pola
bezwarunkowej miłości, tak ja to nazywam. Czyli to jest obszar, czyli ten rozwój jest czymś dla człowieka naturalny i każdy tęskni za tym doświadczeniem. I w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości, z jakiego poziomu startujemy, to ten rozwój wygląda zupełnie inaczej i ma różne, że tak powiem, i różnie się przejawia. To, co bardzo ładnie to ujęłaś, że zaczynając od przekonania, że to inni sprawiają, że ty się rozwijasz, co oczywiście też jest jakimś kawałkiem prawdy. Ale na pewno to nie jest ten, który możemy osiągnąć na stałe w taki sposób, że przebywając w atmosferze mistrza będziemy uczestniczyli w wiecznej szczęśliwości. Tak to nie działa. To jest poziom rozmyty i z tego poziomu rzeczywiście wiele złego też może się zdarzyć dla ludzi, którzy uwierzą w taką ewentualność oraz dla ludzi, którzy są przewodnikami duchowymi w takim egocentrycznym rozumieniu, czyli uwierzą w to, że oni to sprawiają. Czyli w zależności od tego, jakiego kontekstu patrzymy, tak ten rozwój będzie wyglądał, choć on sam w sobie, moim zdaniem, jest czymś dynamicznym, tak jak dynamiczne jest nasze życie, czyli to jest ciągły ruch, ciągła tendencja do tego, żeby się rozwijać, żeby wszyscy tęsknimy za miłością. I to wyobrażenie miłości w dużej mierze determinuje to, w jaki sposób my rozumiemy cel tej podróży. Bo o ile na rozmytym czy egocentrycznym poziomie celem podróży jest osiągnięcie czegoś dzięki czemuś, to o tyle już na dojrzałym poziomie wiemy, że to jest droga. Czyli wiemy, że każdego dnia możemy sięgać do tej spójności z polem bezwarunkowej akceptacji czy potem miłości. Możemy sięgać i jest to proces wewnętrzny. O tyle na tych dwóch pierwszych poziomach jest to proces zewnętrzny, czyli my lokujemy cel tej podróży gdzieś na zewnątrz siebie. Na poziomie dojrzałym wiemy, że to my musimy się zmieniać, my musimy dostrajać się do tego, czy umożliwiać świadomości, żeby przez nas mogła się przejawiać. I na tym poziomie dopiero mamy szansę na to, żeby być spójnym. Czyli to, co bardzo często na tych węższych perspektywach rozumienia czy doświadczenia jest czymś, co nie jest takie oczywiste, że idea, z którą się identyfikujemy, nie jest czymś, co powinno być spójne z naszą postawą życiową, czy z naszym sposobem bycia, sposobem życia. Nie ma tam brania odpowiedzialności za siebie, za swoje wybory, te nawet takie najmniejsze. W jaki sposób staram się myśleć o innych ludziach, w jaki sposób staram się być z innymi ludźmi. Że w tym zakresie te różnice między tymi poziomami świadomości są naprawdę bardzo, bardzo różne i stąd też rozumienie tego rozwoju jest bardzo różne. Nie wiem, czy się, bo nagadałam się dużo, ale nie. Tak, ja bym chciała tak to jakby podsumować, znów tak by dać jakiś przykład, żeby faktycznie pokazać, czy dobrze to zrozumiałam, czy jakby zapytać się, czy dobrze to zrozumiałam. Czyli na poziomie, zarówno na poziomie rozmytym, jak i na poziomie egocentrycznym, czy jakby patrząc z tych poziomów, funkcjonując właśnie jakby głównie z tych poziomów świadomości, upatrujemy się, że to ta osoba, że coś z zewnątrz na mnie wpływa i też jeżeli coś jest w moim życiu nie tak, to upatruje się tam przyczyn na zewnątrz. Natomiast kiedy jestem, jakby operuję już z perspektywy dojrzałego poziomu, wiem, że wszystko jest we mnie, czyli że ja jestem sprawcą, ja jestem odpowiedzialna za wszystko, że to tak naprawdę ja wszystko kreuję.
Jakby, czy dobrze to zrozumiałam, czy nie znaczy, do końca? Dlatego, że nie kreujemy. Życie się dzieje w wielu wymiarach i one wszystkie na nas wpływają. Natomiast wybory, czy my wybieramy w zgodzie, w takiej spójności z tym, jak odczuwamy od wewnątrz. Wszyscy wiemy, co jest dobre, co jest złe, wszyscy reagujemy. Wszyscy jako ludzie reagujemy na miłość, otwierając się, rozluźniając i na krytykę, na negatywne bodźce kurczymy się. Więc porządek życia, czy porządek rozwoju świadomości jest dość oczywisty, bo każdy człowiek ma w sobie ten kompas, co jest właściwe, a co nie. I życie w zgodzie z tym kompasem, czy dostęp do tego kompasu, dostęp do intuicji, dostęp do tego głębokiego poczucia siebie, takiego wewnętrznego, osiąganego, gdzieś można dotknąć tego w ciszy, na przykład w medytacji, czy jeżeli już wytrenujemy taką zdolność, to możemy się tym posługiwać i życie w zgodzie z tym wewnętrznym kompasem powoduje, że ta przestrzeń się otwiera. Ale on się otwiera nie tylko na to, co my, czyli, bo to znowu jest takie trochę egocentryczna perspektywa, że my możemy wszystko teraz kreować. Moim zdaniem tak nie jest. Możemy kreować w zgodzie z tym, co się w nas pojawia, a to, co się w nas pojawia, jest zależne od wielu czynników. Żyjemy w określonym środowisku, w określonej kulturze, w określonych warunkach, pod wpływem różnych bodźców, pod wpływem różnych ludzi i tak dalej. I to wszystko jest ze sobą bardzo, no jest to po prostu połączone, jest taką wypadkową od tych wszystkich warunków, w którym jesteśmy. No bo na przykład dzisiaj wszyscy, proszę, nie usłyszałam. Wiedziałam na to pytanie, bo się rozgadałam może troszkę. Nie, bardzo dobrze. Teraz mi się nasunęło takie właśnie, żeby dopytać, no bo wszyscy jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że wiemy, że jest wirus. Tak, została ogłoszona pandemia i to jest coś, co jest niezależne od nas. To są warunki zewnętrzne, które dzisiaj panują i tak naprawdę od nas będzie zależało, w jaki sposób my będziemy reagować. Czyli właśnie, może przykład. Z perspektywy tych trzech poziomów świadomości, jak możemy zapatrywać się na tą sytuację, która jest dziś. Czy jak takie osoby będą się zapatrywały? Jak będzie wyglądało ich postrzeganie pandemii z tych trzech poziomów świadomości? Mówimy o kontekście duchowym, czyli o takiej perspektywie, że myślimy, że to ma znaczenie w takim duchowym sensie. Tak? Tak. Czyli chciałabym, żebyśmy... Nie, duchowym. Moim zdaniem, oczywiście to jest wyłącznie moja opinia, ja nie uzurpuję prawa do tego, żeby mieć rację, absolutnie nie, ale jest tak, że na poziomie rozmytym będziemy widzieli tę sytuację trochę jako działanie sił wyższych, które jakby oddziałują na nas, na skutek różnych swoich motywacji. I będziemy czekać na to, co te siły wyższe sobie tam, mówiąc brzydko, wykombinują na nasz temat. Jest to, ponieważ poziom rozmyty jest poziomem bierności, w związku z tym nie ma tutaj takiego potencjału do tego, żeby w jakikolwiek sposób się do tego albo odnieść, albo zareagować. W związku z tym ta bierność będzie cechą charakterystyczną, czyli będziemy oczekiwać. Sytuacja jest dość opresyjna i myślę, że może się jeszcze ta opresja pogłębić. W związku z tym ten poziom lęku będzie rósł i to lokowanie nadziei w zbawieniu, tak bym to nazwała,
po chrześcijańsku, będzie tutaj taką charakterystyczną postawą. Czyli nie podejmiemy żadnego własnej reakcji, czy nie będziemy szukać innych punktów odniesienia. Nie mamy do tego możliwości w przestrzeni rozmowy. Na egocentrycznym poziomie będziemy myśleli, że to jest, że my możemy na to wpływać. Że my możemy wpływać na to, czy ten wirus jest, czy go nie ma. I że my go możemy zlikwidować, albo może go nie być. Albo możemy sobie z nim poradzić no, w taki sposób, no, oczywiście mając poczucie, że to my wpływamy na to, co się dzieje. I na dojrzałym poziomie będziemy, przepraszam, jeszcze wrócę do tego egocentryzmu, w tym egocentryzmie będziemy mieć postawę albo aktywną, najczęściej jest to postawa aktywna, czyli aktywna w sensie na przykład medytacji po coś, tak? Czyli medytujemy, żeby było tak, jak ja wiem, że powinno być. Mhm. Czyli skupiam się na tym, żeby, no, mam poczucie wpływu, czyli ode mnie zależy, jak to się dalej potoczy, czyli ode mnie zależy scenariusz tej, no, w tej chwili już ogólnoświatowej sytuacji. I dopiero na poziomie dojrzałym mamy taką perspektywę, że wiemy, że bardzo wiele od nas zależy, że nie zależy od nas to, w jakim kierunku to się rozwinie, dlatego że cała sytuacja, mamy świadomość, że to, co się dzieje, jest tak wielowymiarowe i tak wielopłaszczyznowe, że tak naprawdę takie ogromne zmiany mają swój porządek, który od nas nie zależy. My możemy wpływać na ten porządek, łącząc się, czy sięgając do tej wewnętrznej spójności, do tej wewnętrznej ciszy, do tej prawdy, do tego spokoju, do pewnej jakości energii. I tworząc ją, możemy mieć w takim, jeżeli wiele osób by się na tym skupiło, to możemy energetycznie troszkę tę sytuację złagodzić, tych przemian czy tych turbulencji, które myślę sobie się dopiero zaczynają. Więc w tym sensie, na dojrzałym poziomie mamy pokorę, że świat się nie będzie kręcił tak, jak nam by było w tym wygodnie. A jednocześnie razem z tą pokorą mamy poczucie, że większe poczucie spokoju. I to poczucie spokoju bierze się z tego, że sięgając do wnętrza siebie, do wewnętrznej prawdy, w ten sposób się łączymy z tym polem akceptacji, a nie poprzez wysiłki, żeby coś zrobić. Jeżeli ja coś zrobię, to będzie tak, a nie inaczej. Tak jak to tego rodzaju, ten sposób myślenia jest charakterystyczny dla egocentryzmu. Jasne. Teraz właściwie obserwujemy, dlatego że widzę tutaj bardzo mocne takie połączenie, to co przed chwileczką powiedziałaś, to w jaki sposób możemy zapatrywać się na tą sytuację pod kątem różnych poziomów świadomości, a to, co dostrzegam, na przykład patrząc się w media społecznościowe i generalnie co różni nauczyciele, ludzie, którzy zajmują się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, jak po prostu patrzę też na ich działania, że faktycznie są osoby, które jakby dokonują takiej próby, czy takiego, to co mówiłyśmy, że jakby oni upatrują się w tej swojej sprawczości, że to oni mogą coś tym zrobić, prawda? Że tutaj przyjdź do mnie na mój jakiś webinar, nie wiem, posłuchaj mnie, czy tam ja zrobię coś, co sprawi tak magicznie, że będzie lepiej, że to nagle zadziała i że wszyscy zupełnie inaczej będziemy funkcjonować i wirus minie i generalnie wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. No faktycznie jakby widzę, że to bardzo mocno się
jakby tutaj tak łączy z tym rozwojem duchowym. Ja nie wiem, Jolu, jak ty zapatrujesz się, czy widzisz, czy obserwujesz te ruchy dzisiaj, które w mediach społecznościowych zaczynają się dziać, dlatego że ja dostrzegam lawinowo, że wszyscy, teraz generalizuję, bardzo dużo jest takich nauczycieli, osób, które zaczynają właśnie przekazywać swoje doświadczenie i swój sposób na to, jak poradzić sobie z tą sytuacją dzisiejszą. Nie wiem, czy ty się spotkałaś z tym i jak ty się na to zapatrujesz też. Znaczy widzę, obserwuję, że takie ruchy są i że ich jest rzeczywiście dużo więcej. Myślę sobie, że też jest zapotrzebowanie na tego typu czy przewodnictwo. Myślę, że też to trzeba szanować. Być może ci ludzie akurat na ten moment, w którym jesteśmy, też mogą zrobić coś dobrego, przynajmniej w wyraźny sposób. Natomiast sam sposób, ja niestety nie znam szczegółów, ponieważ nie śledzę tych działań, nie wiem, na czym one polegają, ale to, co powiedziałam, w zależności od tego, na jakim poziomie świadomości jest osoba, która proponuje coś takiego, to będzie proponować różne rzeczy i wzbudzać nadzieję na różne skutki. Też w dużej mierze zależy i to, jakie osoby zainteresują się tego rodzaju obietnicami, też zależy od potencjału, który w sobie mają. Jeżeli chcą być uratowane przez siły wyższe, to zaangażują się w aktywność, która będzie obejmowała obietnicę tego ratunku czy tego zbawienia. Jeżeli chcą, żeby rzeczywistość wyglądała po ich, tak? Czy mają swoją wizję, jak to powinno być i wiedzą, co jest dobre, a co złe, poziom egocentryczny, to wówczas będą szukać takich przewodników, czy takich nauczycieli, którzy też wiedzą, co będzie, tak? I jak świat ma wyglądać, albo że wrócimy do tego, co było. No, naprawdę z wielu płaszczyzn można to oglądać. Dopiero na dojrzałym poziomie mamy świadomość, że to, co możemy, to być w spójności z wewnętrzną prawdą i reagować na bieżąco na to, co się dzieje, adekwatnie do tego, co się dzieje. Czyli nie ignorować, ani nie ignorować faktów, myśląc, że jak ja teraz pomedytuję, czy jak zrobię jakieś rytuały, to właściwie nic mi nie grozi, tak? Czy czekać i nic nie robić, nie reagować na to, co się dzieje, bo ktoś tam inny się tym zajmuje. Także można powiedzieć, że ta dojrzała perspektywa jest jedyną znaną mi oczywiście, to, żeby było jasne, bo nie mam tutaj, nie mam monopolu na wiedzę na ten temat. W której zachowując wewnętrzną taką stabilność, wewnętrzne oparcie, opierając się na czymś odczuwalnym, na takiej wartości odczuwalnej, trochę większej od naszej tożsamości, można reagować w adekwatny sposób. Co to przyniesie w efekcie, nie wiemy. I w tym kontekście tej dojrzałości wiemy, że nie wiemy. Możemy sobie oczywiście nadzieję tworzyć, tak? Czy wyobrażenia są potrzebne, żeby się uspokajać, czy gdzieś oprzeć się, chwilę odetchnąć, mieć kawałek ukojenia, bo akurat taką mamy konstrukcję, że mamy tendencję do tego, żeby szukać stałości. Jak kiedyś będzie w stały sposób dobrze, jeżeli się postaramy. I tutaj na tym dojrzałym poziomie jesteśmy świadomi, że nie ma stałości, że są nieustające zmiany i że do tych zmian możemy się adekwatnie z głęboką swoją prawdą odnosić. I to daje poczucie stabilności, takiej wewnętrznej, nie zewnętrznej, bo zewnętrzne okoliczności, akurat odnosząc się do tej sytuacji, którą obecnie mamy, czyli do pandemii na świecie, no nie mamy na to wpływu.
No właśnie nasuwało mi się pytanie, w jaki sposób możemy uchronić się przed takim wpływem kogoś, kto może właśnie zaburzać ten nasz wewnętrzny spokój i na przykład próbować nam przekazać swój sposób na to, jak on może nas z tego uratować, albo właśnie od tych zewnętrznych wpływów, żebyśmy zaczęli tutaj jakby w tym kierunku iść. No i faktycznie pięknie to powiedziałaś, że jakby i tak, jakby ci różni nauczyciele będą przyciągali potencjalne osoby, które właśnie tego akurat szukają, więc można żyć też jakby mieć taką nadzieję gdzieś wewnętrzną, ja tak sobie teraz myślę, że miałabym taką wewnętrzną nadzieję, że jeżeli ja będę kierowała się tym głosem rozsądku i takiego wewnętrznego prowadzenia, to natrafię na takie osoby, które w dojrzały sposób będą przedstawiały mi tą perspektywę. Ale to jest też, rozumiem, z poziomu egocentrycznego. To też chcesz to mieć jakiś... kogoś, kto cię prowadzi. Tak. Czyli nawet rozmyty. Może być. To jest, wiesz, granica między egocentrycznym a dojrzałym, że my wiemy, że prowadzenie może być to, które ja rozumiem przez duchowe, może być tylko przez nasze serce, czyli przez wewnętrzną prawdę. I to nawet jeśli przewodnik duchowy jeden czy różne osoby mają dobre intencje, czy są uczciwe też wewnętrznie ze sobą i mają przekonanie, że mogą kogoś poprowadzić, to jest to już troszkę taka granica arogancji, bo to nie my w tym duchowym rozumieniu, to nie my nadajemy kierunek. Kierunek jest porządek życia, czy porządek świata, porządek wszechświata jest ustalony. I albo my się do niego dostroimy i możemy to zrobić wyłącznie wewnątrz siebie, uczciwie, albo komuś zaufać. I myślę sobie, że jest wiele osób, którym można ufać, bo mają oprócz dostępu do wewnętrznej prawdy, czy do tych przestrzeni duchowych, energii, czy miłości. Różnie można to nazywać w zależności od tego, z jaką ideą jesteśmy zidentyfikowani. To jeżeli taki człowiek jest świadom, to jest też świadom i będzie starał się zachęcać ludzi do tego, żeby szukali w sobie tej prawdy. Czyli będzie ich prowadzić raczej tą drogą, żeby odnaleźć drogę swoją od środka, czyli znaleźć z Bogiem, czy z duchem, czy z energią miłości, może wyłącznie przez nasze wewnętrzne doświadczenie. Czyli właściwie ja to teraz tak zrozumiałam, że jeżeli ja jakby wkraczam na tą ścieżkę rozwoju i jakby pragnę korzystać z różnych narzędzi, również z nauczycieli, jakby z ich wiedzy, z ich przekazu, to jakby to, co powinnam odczuwać wewnętrznie w trakcie, kiedy jestem razem z nimi i kiedy jestem na ich jakimś szkoleniu, warsztacie, kursie, cokolwiek, uczestniczę w webinarze, w jakimś spotkaniu online nawet, jeżeli ja odczuwam jakby z ich strony, jakby cały czas coś takiego, że ja wracam do siebie, że okej, jak ty się z tym czujesz, okej, jak ty to widzisz, że to wzmacnia mnie, że ja odczuwam, że ja wewnętrznie staję się silniejsza, to jest tak. dobry nauczyciel. Moim zdaniem. Tak. Zachowujesz wtedy własną godność i uczysz się do siebie, do swojego poszukiwania. Ścieżka duchowa moim zdaniem jest samotna. Ta, która prowadzi do tego, żeby tę prawdę być coraz bliżej tego, co jest gdzieś naszą istotą. Że to jest ścieżka skupienia się w sobie, odbywania się od bodźców, od pokus, od różnych kierunków tego, co jest na zewnątrz. Do tego oczywiście jest potrzebny nauczyciel, moim zdaniem, jest potrzebny, zwłaszcza od pewnego
momentu, żeby się też nie pogubić, żeby umieć rozróżnić na przykład to, co jest naszą egocentryczną skłonnością, czy pomysłem, tak, wmówioną jakością, od tego, co jest tak naprawdę tą prawdą. Także taki nauczyciel na pewno jest potrzebny i oni są potrzebni. Moim zdaniem to bywają różne osoby na naszej drodze życia. Natomiast podstawą jest to, że żeby się uczyć, że to wewnątrz mamy się zmieniać, że to wewnątrz jestem, do wewnątrz jest kierunkiem, czy taki azymut, do wewnątrz jest kierunkiem do tego, żeby mieć kontakt z wyższym poziomem świadomości, czy z szerszą perspektywą, czy one się po prostu na skutek dostrajania się do tej wewnętrznej prawdy, te przestrzenie, czy ten sposób myślenia, czy widzenia automatycznie się poszerza. Czyli to się dzieje jakby bez, już od pewnego momentu, bez naszego udziału takiego wolicjonalnego. Czyli nie jest to moja wola, żeby tak było, tylko po prostu ja dostrajając się otwieram tę przestrzeń przez siebie. Tak? I dzięki temu mogę jej doświadczać, mogę inaczej widzieć, inaczej rozumieć i inaczej przeżywać w związku z tym i siebie, i taki szerszy systemowy. Rozwój duchowy, nasz rozwój, to, że się rozwijamy. Czy to jest coś, co jest dla nas niezbędne, coś, co, na co faktycznie warto jest zwracać uwagę, ewentualnie właśnie z jakiego powodu warto na to zwracać uwagę, bo na przykład w takich sytuacjach jak dziś jest nam łatwiej, bo łatwiej jest nam poradzić sobie z lękiem, ze strachem, z ogólnie panującym takim chaosem. Łatwiej jest nam znaleźć w sobie właśnie te odpowiedzi, które dadzą nam spokój i zaufanie, że poradzę sobie, w jakiejkolwiek sytuacji będę, to poradzę sobie. Czy uważasz, że właśnie rozwój duchowy, czy praca nad sobą, praca, takie brzydkie trochę słowo, praca, ale rozwijanie się, tak, że faktycznie jest korzystne dla nas, że to jest coś, na co warto nad tym się pochylić i poświęcić czas. Czy jednak myślisz, że to jest tak, że po prostu jesteśmy w pewnym momencie w takim etapie życiowym, że po prostu ta siła wyższa nas wypycha do tego i mówi, nie ma innej opcji, po prostu musisz się skierować na siebie i zacząć rozwijać, pracować nad sobą. Jak ty to postrzegasz? Jako coś pożytecznego, niepożytecznego, potrzebnego, niepotrzebnego, nieuniknionego, czy możemy tego uniknąć? Ja myślę sobie, że tak naprawdę w takiej głębokiej naturze człowieka ten rozwój duchowy jest siłą życiowa. To się manifestuje poprzez sposoby, w jaki żyjemy. Ja rozumiem, że tak naprawdę my nie mamy wyboru. Że możemy oczywiście zagłuszyć taki wewnętrzną tęsknotę za jednością, za miłością, za równowagą, za harmonią. Wszyscy ludzie, może nie wszyscy, bo są wyjątki takie osobowościowe, chociaż nie wiem, jak to jest na ich głębszym poziomie, być może, że podobnie, ale wszyscy dążymy do czegoś. Jest to wpisane w naszą naturę. Jeżeli się pochylić nad treścią tego dążenia, to poza powierzchownymi formami, takie, żeby dążyć do, nie wiem, do pewnej wygody materialnej, tak, do poczucia bezpieczeństwa, do tego, żeby zapewnić dzieciom w miarę sprzyjające warunki do rozwoju i tak dalej, to mamy i tak to dążenie jakby jest w nas cały czas żywe. I to, patrząc z mojej perspektywy, jest ta część życia, czyli ta świadomość, która się przez nas chce przejawiać. Czyli my jesteśmy skazani na rozwój duchowy, moim zdaniem. Skazani w takim sensie, że to jest naszą istotą. Wszystkie religie świata mówią o tym, że kontakt z Bogiem jest miłością. Tak? Bóg jest miłością, czy
my jako ludzie tęsknimy za tą miłością. Tyle, że na każdym poziomie świadomości tę miłość sobie wyobrażamy zupełnie inaczej. To już mówiłyśmy na samym początku, różnice. Więc myślę sobie, że czy chcemy, czy nie, to jakby to, kim jesteśmy bardzo głęboko, zmusi nas do tego, żeby nasze ja, czy nasza tożsamość dostrajała się do tej energii. Tak? Czyli na tyle, na ile w moim poczuciu uda nam się żyć spójnie z wewnętrzną prawdą, czyli z tą świadomością, która próbuje się przez nas przejawiać w kierunku bezwarunkowej miłości, na tyle ten rozwój będzie mniej, powiedziałabym, taki dramatyczny. Jeżeli my myślimy, że mamy na to inny pomysł, albo że to jest nieważne, ta sytuacja prędzej czy później i tak nas zmusi do tego, że będziemy musieli ten, jakby ten, ja to nazywam zaciskiem, zacisk na występie do tej przestrzeni puścić, bo albo się rozchorujemy, albo spotkamy spore problemy życiowe, takie funkcjonalne, zewnętrzne, albo wejdziemy w jakiś kryzys w związku, niezależnie od tego, co to będzie, albo nas pandemia spotka, tak? No tak, właśnie chciałam o to dopytać. Czy to jest właśnie ta pandemia, to jest takie syrena po prostu, ludzie, obudźcie się i rozwijajcie się, tak? To jest teraz dla was po to, abyście się mogli rozwinąć. Czy też to tak postrzegasz? Myślę sobie tak. Myślę, że jako człowiek mam ograniczone możliwości percepcji tego, czym jest rzeczywistość. I to, że widzę, czy rozumiem, czy patrzę na świat, na jego istotę, czy sens jego istnienia poprzez własny pryzmat, czyli przez tą ograniczoną zdolność do percepcji, no to mogę sobie taką hipotezę postawić. Ale jestem świadoma, że to jest jakiś kawałeczek mojej perspektywy przez matrycę, który może nie mieć nic wspólnego z realiami. Więc takie nie byłabym tutaj skupiona, żeby widzieć, żeby tak nazywać, bo to już jest wejście w taką postawę, że ja wiem, o co chodzi. Nie wiem. Wiem, że nie wiem, chociaż można mieć takie, opierać się na takiej perspektywie, że pewno nas skłania do tego, ale w moim poczuciu potencjał świadomości, na którym funkcjonujemy, i tak zdeterminuje, co my zrobimy z tą sytuacją. Czyli można powiedzieć, że funkcjonując w rozmytej przestrzeni, ja będę czekać, co się stanie. I jeżeli uwierzę autorytetowi, który powie, że teraz trzeba, nie wiem, zabrać się na przykład do konkretnej aktywności, która spowoduje, że naprawimy świat, no to z tej przestrzeni świadomości pójdę za takim autorytetem, który akurat mnie przekona. Z egocentryzmu będę wiedziała, jak ten świat naprawiać i w jakim kierunku ma to się rozwijać. W dojrzałej przestrzeni będę starała się słuchać tej wewnętrznej mądrości, do której mam szansę mieć dostęp, jeżeli rzeczywiście zdyscyplinuję się do tego, żeby jej nie zagłuszać. Więc nie wiemy, że moim zdaniem potencjał ludzkości jest tak zróżnicowany, że ten wymiar, po co ta pandemia, tak naprawdę w szerszym kontekście, jeszcze szerszym niż my jesteśmy w stanie go pojąć, trudny do przewidzenia.
chciałam sobie zapisać słowa, które mi tak zostały z tego, co powiedziałaś. Zdyscyplinuję się, żeby nie zagłuszać tego wewnętrznego głosu. To co mogę zrobić? Właśnie na czym by polegała ta dyscyplina? Co mogę uczynić, aby tego głosu nie zagłuszać? Albo czego nie robić, bo to na pewno zagłuszy. O, może tak. Ja kilka dni temu na fanpage'u Eufonii zamieściłam taką instrukcję radzenia sobie z lękiem. Czyli zadbać o równowagę, zadbać o to, żeby pomimo tego, że rejestruję informacje czy wiadomości na temat tego, co się dzieje, pomimo tego, że myślę sobie przez określony kontekst o tej sytuacji w życiowym sensie, czyli co będzie ze mną, tak? Czy co się stanie z moją sytuacją, z moimi bliskimi i co myślę, jakie narracje tworzę wokół tego, drugą część dnia, czy równoważną część dnia poświęcić na skupienie, na bycie, na obecność, na taki kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoim oddechem, na medytację, na wczucie się w siebie i na inwestycje w pozytywne rzeczy, czyli wyrażanie pozytywnych emocji czy wdzięczności, takiej sięganie do tego, co dobre. Bo w tej sytuacji mamy naprawdę luksusowe warunki. Luksusowe warunki życia. I widzenie czy zawężanie świadomości tylko do zagrożenia jest tutaj znowu inwestycją energii w naszą nierównowagę. Czyli warto pamiętać o to, żeby się zdyscyplinować i wyłączyć na przykład. Na jakiś czas wszystkie media i dostęp do tego bodźcowania, który nas odciąga od bycia przy sobie, od bycia wewnątrz siebie, od kontaktu z tym, co nazywam wewnętrznym przewodnikiem, czyli do tej wewnętrznej prawdy, do intuicji, do przeczucia, do reagowania, do otwierania tej przestrzeni akceptacji, miłości na tu i teraz, w tym momencie, w którym jestem akurat tego dnia, czyli dzisiaj. Piękne. Pięknie to brzmi, że jesteśmy w idealnych, że mamy idealne warunki. To pięknie brzmi. Co jeść, mieszkać, mamy dostatek, nic nam nie grozi na razie w takim zewnętrznym, bezpośrednim, bytowym sensie, także myślę sobie, że to tego w ogóle nie doceniamy. To jest tak zaniedbana dziedzina, że ona prowadzi do tego, że odchodzimy od siebie. Zaczynamy żyć wymyślonym światem, czy myślowym, bez kontaktu z czuciem siebie, z byciem obecnym. Zaczynamy od czucia siebie, trenując, zdyscyplinując się, możemy sobie tę równowagę wypracować. Myślę sobie, że tutaj nie ma drogi na skróty. Nikt zamiast tego nie zrobi, żeby na świecie na tyle, że będziemy wow, już teraz jesteśmy w równowadze. To są wszystko takie trochę dziecięce fantazje na temat tego, w jaki sposób możemy wytrenować jakąś kompetencję, która jest naszą naturą. Dokładnie. Ja jeszcze sobie zapisałam z ostatniego, tutaj już trochę o tym rozmawiałyśmy, z ostatniego wywiadu, kiedy zapytałam się ciebie, Jolu, na temat tabu, to powiedziałaś przepiękną definicję tego, czym tabu jest i powiedziałaś również, że największym tabu dotyczącym życia człowieka jest jego ciemna strona. I naszą ciemną stroną nazywam wszystkie biologiczne instynkty, które mają wymiar nie zawsze ładny, nie zawsze życzliwy. I teraz właśnie ja w dużej mierze, tak jakby patrząc się na swój rozwój, na swoją ścieżkę życiową,
właśnie dostrzegam, że w dużej mierze ten mój rozwój, ja go tak postrzegam, jako taką właśnie akceptację i przyjmowanie właśnie też tej swojej ciemnej strony. I chciałabym, żebyśmy trochę się tutaj teraz zatrzymały, bo myślę sobie, że to jest bardzo ważny element rozwoju duchowego i też dlaczego my przed tym uciekamy tak bardzo, bo właśnie, bo to jest nieżyczliwe, nieładne nieraz. Jak, Jolu, ty się na to zapatrujesz też, właśnie żebyś mogła tak szerzej troszeczkę też o tym opowiedzieć, czym jest ten nasz cień, dlaczego my przed nim uciekamy, czemu on jest tak właśnie spychany gdzieś, dlaczego nie pozwalamy sobie na czucie tego, co czujemy. Nawet teraz, w tej sytuacji, może nam się budzić bardzo duża ilość lęku, paniki, takiej nawet agresji do domowników i w ogóle, tak, i możemy znów nie przypatrzeć się temu, tylko znów próbować to spychać. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego tak nie akceptujemy tego cienia? Dlaczego on się nazywa cieniem w ogóle? No bo jest dzień i noc. I ciemność. Mhm. Myślę sobie, że na dualizmie w ogóle jest skonstruowany nasz świat. No tak. Miejsca, żeby wiedzieć, co jest światłem, musimy wiedzieć, co jest ciemnością. Tak? Czy ciemność, tak? Inaczej, bez porównania. Moim zdaniem główną przyczyną, patrząc naprawdę z takiego, myślę, że przyczyny są dwie. Główną jest to, że my nie umiemy się z tym obchodzić. Że kulturowo, czy wychowując się w chrześcijaństwie, mówimy, co jest złe, tak? Uczymy się właściwie od dzieciństwa, że bycie rozgniewanym jest złe, czymś złym, że nie wolno. Tak? Czyli to tworzenie tego tabu, spychania części naszej natury za kurtynę, czy gdzieś pod dywan, wiąże się z edukacją, czyli z takim nawykowym myśleniem, że jest coś dobre w nas i jest coś złe w nas. Tymczasem nasza, patrząc z takiej szerszej przestrzeni, no przecież Bóg nie stworzyłby nas złymi, tak? Po prostu mamy takie wyposażenie, które jest nam potrzebne i jeżeli nauczymy się z nim obchodzić, to wszystkie jego elementy możemy wówczas wdrażać w życie, czy korzystać z nich, z wszystkich tych elementów możemy korzystać w konstruktywny sposób, w służbie życia i w służbie sobie i innym ludziom. Natomiast tłumienie ich powoduje wyparcie czy uznanie, że nie, a jestem zła, nie, nic się nie stało na przykład. Tak? Albo ktoś zrobił coś, co mnie zabolało, a właściwie to nie będę na to zwracać uwagi. Tak? Czy to zbieranie tych negatywnych reakcji i niewyrażanie ich powoduje, że potem przychodzi taki moment, że miarka się przebiera i wylewa się wszystko i w tym momencie jest to już złe, jest to już niszczące, już wprowadza jakiś rodzaj destrukcji. Myślę, że ta kultura, w której wyrośliśmy, że tego nie wolno robić, warunki i nieumiejętność, głównie myślę, nieumiejętność obchodzenia się z tymi uczuciami. Gdybyśmy umieli dzieciom powiedzieć, masz prawo się zezłościć, tak? Jeśli kolega zabrał łopatkę piaskownicy, masz prawo być wściekły na niego, ale nie musisz go bić. Od razu. Zobacz, że on na przykład, no, że on też by chciał mieć taką łopatkę. Tak? Mm-hmm. Próbuj zrozumieć, czyli ta edukacja obchodzenia się z emocjami, czy pozwalania sobie na to, że jest w nas taka reakcja. I ta reakcja nie jest niczym złym, jeżeli ona nie jest właśnie skutkiem wieloletniego tłumienia tych impulsów, to wtedy może być, stąd się bierze agresja, przemoc i tak dalej. Albo też z powodu prymatu takich biologicznych instynktów w życiu, czyli ja chcę mieć, ja chcę wygrać, ja chcę zagarniać, tak? I to jest wszystko moje, mnie się należy i tak dalej, czyli wąskiego egocentryzmu, który
to też jest perspektywą, która ma blokadę na dostępie do tego pola miłości. Czyli tak naprawdę my się boimy cienia, ponieważ go nie znamy. I mamy wdrukowane w nasze przekonanie taki pomysł, że ta część nas jest zła. Tymczasem nie ma ludzi, którzy nie mają cienia. Ja nikogo takiego nie znam, bo nie są wyjątki od tej reguły, ale nie ma takiej możliwości, że żyjąc, funkcjonując, biorąc udział w życiu społecznym, rodzinnym, żeby ktoś nie miał tego aspektu. W jaki sposób to może szkodzić, jeżeli my wypieramy ten cień? To szkodzi nam i szkodzi środowisku, czy głównie jakby działamy wówczas przeciwko sobie? To też zależy, z jakiej perspektywy patrzymy. Jeżeli patrzymy z perspektywy systemowej, każde uczucie, które stłumimy, gdzieś się wyrazi w nieświadomy sposób w otoczeniu, w którym takim charakterystycznym zjawiskiem, które to pokazuje, jest mobbing. Czyli przemoc, która się dzieje w pracy, bo jest hierarchia, dotyczy, zobacz, jest tak, że ona nie dotyczy wszystkich osób. Tak. Czyli dotyczy osób, które mają duży poziom stłumionej agresji, z którą nie mają kontaktu. I osoba, która ma tendencję do tego, żeby wyrażać agresję w bezpośredni sposób, taki trochę mało wysublimowany, wyczuje po prostu, żeby stworzyć równowagę, można powiedzieć nieświadomie, zmusza tę osobę mobbingowaną do reakcji, czyli do uruchomienia tej złości, do wyrażenia tego. Jeżeli to się nie stanie, czy taka osoba albo nie odejdzie, albo nie zareaguje, albo nie zacznie pracy nad sobą, no to będzie się nasilało. Czyli ta szkodliwość to jest na tym nieświadomym poziomie mniej więcej tak to wygląda. Bardzo często jest tak, że jeżeli między małżonkami w rodzinach, jeżeli między małżonkami jest dużo stłumionej złości, staramy się być dla siebie mili, tak? Staramy się ze sobą rozmawiać, ale robimy to poprzez racjonalny umysł, czyli poprzez jakiś pomysł na to, że tak trzeba, a nie poprzez serce, nie poprzez przeżywanie, bycie ze sobą w prawdzie, to stłumione żale i pretensje w tym staraniu rodziców wyjdą nam z zachowania dzieci. I zacznie się, albo dziecko zacznie rozrabiać, albo dziecko zacznie sobie robić krzywdę, albo w szkole się opuści, w nauce i tak dalej. Więc ten nieświadomy poziom jakby odczuwania emocji wszystkich tych stłumionych również jest bardzo wrażliwy. I wtedy to wyrażanie tego, czego nie dopuszczamy, nie przyjmujemy, nie oswajamy, nie uczymy się z tym obchodzić, powoduje, że te emocje się wyrażają w destruktywny sposób. I to jest niesłuszne ani nam, ani dookoła. I tutaj odpowiedzią jest praca nad sobą. Wyciąganie wniosków i przyjmowanie tego, przyjmowanie tych emocji, zauważenie ich. No, czasami nie jest to takie łatwe, bo jesteśmy tak wychowywani, latami funkcjonujemy w takim społeczeństwie i generalnie po części jest nam to na rękę, ale przychodzi taki moment, że po prostu coś nas pęka, wybucha i po prostu już nie dajemy rady dłużej. Co wówczas możemy zrobić? Czy wystarczy, właśnie jeżeli wybieramy sobie taką, obieramy ścieżkę rozwoju, polegającą na tym, że ja sobie będę tylko słuchała filmików, na przykład na YouTubie, będę czytała książki i to mi wystarczy. Czy to faktycznie może wystarczyć? Jak ty
też się na to zapatrujesz, Jolu? Czy jednak potrzebny jest ten kontakt z drugą osobą, bo to, co wcześniej wspomniałaś, żeby właśnie nie zagubić się i gdzieś, żeby właśnie móc ocenić, z jakiego punktu, z jakiego poziomu ja to postrzegam. Nie wiem, jak ty się na to też zapatrujesz? Ja myślę, że trzeba patrzeć po tym, co się dzieje w realizacji tego. Znaczy, trzeba patrzeć na to, jakie są skutki takiej pracy. I jeżeli rzeczywiście dzięki temu, że czytam książki, oglądam filmiki na YouTubie, ja jestem spokojniejsza i czuję, że mam prawo do tego, żeby mieć te emocje i uczę się je wyrażać w konstruktywny sposób, to znakomicie. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że większość osób sama tego nie zrobi, dlatego że jesteśmy naprawdę latami trenowani w tym, żeby to zmienić. Bądź grzeczną dziewczynką, teraz proszę, nie ruszaj się, siedź cicho, nie mów tego, co jest niemile widziane. Tak i cała, po prostu cały zestaw już takich zintrojektowanych pomysłów na to, jak powinnam się zachowywać, żeby znaleźć się, czy dostać akceptację w środowisku, w którym jestem. Najczęściej one są nie do końca adekwatne do realiów, ale powoduje to, że sami sobie nakładamy te ograniczenia. Tym nie potrafimy szanować swojej sfery serca, sfery uczuć, tego, że doświadczamy, że mamy prawo doświadczyć wszystkich emocji, wszystkich uczuć, bo one są naszą naturą. I dopóki nie nauczymy się, nie oswoimy tej sfery, to każdy krok w dzisiejszym temacie naszej rozmowy, czyli w rozwoju duchowym, też będzie próbą omijania ich. Czyli robienia jakichś rzeczywiście... Uników. Co i tak potem wyjdzie, no bo to jest nasza natura, która potrzebuje się wyrażać, tak? Która potrzebuje się wyrażać. I nie chodzi o to, żeby ją umieć w konstruktywny sposób zagospodarować. Ubolewam nad tym, że nie ma edukacji w tym temacie. No bo właśnie wydaje mi się, że ten rozwój duchowy jest tak bardzo faktycznie jest nierozumiany, jest bardzo taki zepchnięty na margines, że niektórzy ludzie się tak naśmiewają. Ja na przykład wspominałam, że gdzieś jeżdżę na różne warsztaty, coś robię, że się rozwijam, to ludzie się tam podśmiechiwali, myśleli, o taka tam motywacja i jakby ludzie nie mają bardzo często, bo nie mówię, że wszyscy, ale że bardzo często jednak gdzieś jest ta myśl, że a to jest takie tam, nie ma co robić, to się rozwija. No naprawdę tak to niestety jest postrzegane, że z nudów najprawdopodobniej ta osoba pracuje nad sobą. No różne są opinie i myślę sobie, że to jest trochę tak zepchnięte, że jakby dzisiaj coraz więcej ludzi zaczyna jednak patrzeć się na to i mówi, kurczę, to może coś faktycznie w tym jest, może faktycznie jest warto nad sobą trochę popracować, bo wtedy mi będzie lżej samą ze sobą żyć. No i światu też. I światu też, tak, dokładnie. Więc myślę sobie, że ten cały PR jest taki niekorzystny rozwoju duchowego. Myślę sobie, że jest niekorzystny, dlatego że też ma różne odcienie i część tego ruchu rozwoju duchowego jest, no, po prostu prowadzi do oderwania od życia, a nie do budowania jego jakości. Myślę, że to jest jednym oczywiście. Nie głównym, ale jednym z powodów, dla których jest to ogólnie traktowane właśnie w taki sposób. Mamy zaufanie co to jest rozwój duchowy, bo rozumiemy go jako jakieś dziwactwo. Nie widzimy ludzi, którzy się rozwijają duchowo i rzeczywiście ich jakość życia się zmieni.
i w związku z tym zmienia się też to, w jaki sposób sami przeżywają to życie, ale też w jaki sposób odnoszą się do całej reszty. Gdyby tak to rozumieć, jako połączenie pewnej wartości, która wynika z naszej natury, realizowanie jej w realiach, czyli życie w zgodzie, w spójności z wewnętrzną prawdą, to myślę sobie, że byłby dużo bardziej atrakcyjny dla dużo większej ilości osób. Ale może kiedyś tak będzie. Tak. Jak sama sobie przypomnę i faktycznie postrzegałam niektóre osoby, które mówiły, że już są na ścieżce rozwoju ileś tam naście lat i oderwany od rzeczywistości, wręcz po prostu pieniądze nie mają znaczenia, nic nie ma znaczenia, ważna jest tylko energia, pióra we włosach, nie wiem co tutaj jeszcze powiedzieć, ale faktycznie no to jest pewna pokusa i trochę taka ucieczka może też, myślę sobie, przed tym też zetknięciem się, konfrontacją z cieniem, z tym, co we mnie nie jest do końca takie wygodne. Tak, z cieniem i z tymi wszystkimi niedoskonałościami, które mamy. Zwłaszcza nasza obecna kultura, to jest kultura wspaniałości. My wszyscy jesteśmy fantastyczni i wszystko możemy. I to przekonanie, myślę sobie, że jest już takim rodzajem odrealnienia, że to tak jak z fachadłem, jak się wychylimy w jedną stronę, to potem trzeba w drugą się wychylić, żeby jakąś uwagę z powrotem otrzymać. Przecież nie wszyscy mamy wszystkie talenty, nie wszyscy wszystko umiemy, tak? Nie wszyscy jesteśmy w stanie się rozwijać nawet w tym samym tempie i w takiej samej jakości. Ktoś potrzebuje na to lat, ktoś potrzebuje na to kilku tygodni. Także potencjały mamy różne i zamiast się czuć od siebie, to mamy jedną ramkę i wszyscy próbujemy się do niej dopasować. Skutki są niestety różne. Tak, różne. Tak. I faktycznie to powiedzenie, tak, że po rezultatach cię poznamy, to poznamy, po owocach poznamy, tak, dokładnie. Ja zawsze miałam antytalent do tego, żeby przekazywać prawidłowo różne powiedzenia. Tak, ale faktycznie tak jest, że po owocach poznamy. I tutaj myślę, że tak, że to jest taka piękna puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy. Dla mnie są tak mega otwierające też naprawdę, wbrew pozorom, w trakcie rozmowy mi się po prostu już tutaj styki gdzieś otwierają. Dla mnie w ogóle, dlatego że myślę sobie też, że wokół psychologii, psychoterapii, psychiatrii jest też tyle mitów, że ludzie wyobrażają sobie też tą dziedzinę, że ona też jest taka, że to jest też takie tabu trochę, że pójście do psychologa to jest wręcz takie: ojej, to ty masz jakieś problemy, jak ja na przykład mówiłam, że chodzę do psychoterapeuty, no to już oczywiście wszystkim się wydawało, że już jestem tutaj nierówno pod sufitem, a ja znów odczuwam w drugą stronę, że właśnie dlatego, że odczuwam coraz większą równowagę, widzę, że chcę sobie bardziej wszystko poukładać, to dlatego idę do psychoterapeuty, więc jakby to jest trochę w drugą stronę i myślę sobie, że kontakt z taką osobą jak ty, Jolu, która jest otwarta na różne idee, na różne informacje, na różnorodność ludzi generalnie, że masz takie piękne spektrum patrzenia, to jest dla mnie po prostu, ja sobie porządkuję wszystko. Oczywiście względem tych tematów, na które rozmawiamy, no przepięknie to układasz i tak dla mnie to jest cudowne takie uporządkowanie tych informacji, więc dzisiaj znów trochę mi się uporządkował rozwój duchowy i znów mam inną perspektywę patrzenia na to i dziękuję ci bardzo za to, że tą jakość w sobie masz, takiego właśnie szerokiego spojrzenia na różne kwestie. Bardzo ci dziękuję również za zainteresowanie i że zechciałaś mnie wysłuchać. Zawsze, zawsze chętnie i mam nadzieję, że to nie ostatni temat, jaki z tobą poruszam, bo ja bym tak mogła 10 godzin siedzieć i rozmawiać. Także dziękuję ci bardzo i dziękuję za odwagę twoją,
za to, żeby dzięki dzisiejszej technologii nagrać to online, żebyśmy mogły faktycznie względem zasad dziś panujących jakby też uszanować to, co się dzieje. To naprawdę dziękuję Ci. Również dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Jolu.